Polskie Radio PIK. Tu Polskie Radio PIK, poniedziałek, 11 dzień grudnia, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z naszego regionu na temat bieżących wydarzeń. I tych jak zawsze nie brakuje. Państwo i moi goście w studiu dzisiaj, Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Maciej Zieliński, Nowoczesna. Dzień dobry. Maciej Marzec, Porozumienie. Dzień dobry Państwu. Karol Kwiatkowski, Kukiz 15. Dzień dobry. Andrzej Gross, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. I w naszym toruńskim studiu poseł Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni panowie, wielkie wydarzenie, zmiana premiera, dla niektórych oczekiwana i nie ma się tutaj nad czym głęboko zastanawiać, a dla innych bardzo dziwna, dlaczego osoba o tak wysokich notowaniach nagle traci swoje stanowisko. Pracowita, pracująca, ciężko pracująca kobieta Polka, symbol, chciałoby się powiedzieć. Jest pan moim premierem i ja będę nie tylko za pana trzymał kciuki, ale chcę powiedzieć, że jestem w każdym momencie otwarty na współpracę. Bardzo ciepłe słowa prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do Mateusza Morawieckiego, bo to właśnie on zostanie zaprzysiężony na szefa rządu. Dlaczego ta zmiana, panie pośle? Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego ta zmiana? Myślę, że już sporo na ten temat powiedziano. Z jednej strony jest to, znaczy wykonaliśmy pewne rzeczy, które były zadeklarowane w kampanii wyborczej, były zadeklarowane w naszym programie, które dotyczą kwestii społecznych. I teraz, choć zrobiliśmy pewne działania związane czy z porządkowaniem finansów publicznych, czy z poprawą ściągalności podatku VAT, czy pewne inne jakieś działania w sferze gospodarczej. No teraz niejako symboliczny też czas na poświęcenie większej jeszcze uwagi niż do tej pory sprawom gospodarczym. I ja tak odczytuję tą zmianę i tak mniej więcej wyglądała ta dyskusja. Zarówno w tym małym gronie, jak i w gronie szerszym, jak też to, co później było w komunikatach przesyłanych na zewnątrz. Wszyscy bardzo cenią to, co zrobiła pani premier Beata Szydło, jej dokonania rządu pod jej kierownictwem. I teraz no, nowe wyzwania przed nami i niejako z tego powodu ta reorganizacja, zmiana. Co do wypowiedzi pana prezydenta, no to w zasadzie od pewnego czasu dało się odczuć, że pan prezydent również jest blisko pana premiera Morawieckiego i wydaje mi się, że ta wypowiedź jest wypowiedzią szczerą. Oczywiście zobaczymy, co to będzie oznaczało później, czy będzie cokolwiek oznaczało, czy to tylko takie stwierdzenie, czy też panowie będą z sobą bardzo blisko współpracować. A Beata Szydło taką mu kampanię zrobiła. To prawda. Zrobiła mu wielką kampanię i myślę, że wszyscy o tym będą pamiętać, a pan prezydent powinien o tym pamiętać w szczególności, niezależnie od swoich poglądów na aktualną rzeczywistość, na aktualne potrzeby takich czy innych działań, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Kilka godzin po tym, jak Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że premier Beata Szydło ma być zastąpiona przez Mateusza Morawieckiego, pan poseł Tomasz Latos napisał na Twitterze: co dalej? Znak zapytania. Zadaję sobie to pytanie tak jak wielu. Jedno pewne. Ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS przykryte zmianą w rządzie. Taki był pański wpis i posypały się dziesiątki komentarzy. Przeciwnicy dobrej zmiany bardzo pana chwalili za odwagę. Ja szczerze mówiąc byłem... O co chodziło? Znaczy wszyscy zachodzą w głowę. No, co pan chciał przez to powiedzieć? Ja bym powiedział tak, ja jestem też zdumiony tą reakcją. No wyobraźcie sobie państwo sytuację następującą. Siedzę w domu poselskim, podpisuję kartki świąteczne gdzieś do północy. Za oknami słyszę w oddali skandowania kodowców w sprawie sądów, jakieś gwizdki czy trąbki. Jajka fruwają. No to już tego nie wiedziałem. Choć to nie Wielkanoc. Mówię to, co słyszałem za oknem, a w telewizji dyskusje różnych tak zwanych ekspertów na temat tego, co będzie w przyszłości. Ja to
podsumowałem w ten sposób, że oni wszyscy spekulują, co będzie w przyszłości, a tak na dobrą sprawę nikt tego nie wie. No pewnie poza jedną czy dwiema osobami. Ale zmiana w rządzie miała przykryć ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS-ie? I to nie, że miało, proszę zwrócić, tylko że przykryło, bo jak obserwowałem i w telewizji nie było ani żadnej relacji, ani zmianki na temat tego, co się działo przed Sejmem. Tylko i wszyscy mówili wyłącznie o tej zmianie, to ja po prostu powinienem napisać, że w mediach jest to tak, no właśnie, a nie inaczej pokazane. Bo się już naprawdę stał bohaterem pan opozycji. No to prawda, przez 3 dni, bo nawet aż do wczoraj jeszcze były jakieś komentarze, jakieś odwoływania do tego. Więc po pierwsze, ja się nie czuję ani bohaterem ani opozycji, ani moich kolegów z PiS-u. Nie należy się doszukiwać tam żadnych podtekstów. Po prostu popatrzyłem na relacje medialne i opisałem rzeczywistość tak, jak to w tym momencie wyglądało. Dobrze. No to opozycja. Maciej Zieliński, nasz nowy gość z Nowoczesnej. Nowoczesna no, na pewno nie przyjęła z zadowoleniem ani szefowania rządowi przez Beatę Szydło, ani nie przyjęła z zadowoleniem tej zmiany. Znaczy, na pewno aż trudno się nie zgodzić z panem posłem, że moment tej zmiany nie był przypadkowy. Zakładam, że był przypadkowy, ale to jest... Dobrze, macie się przykrycie, to przykrycie tych ustaw jak najbardziej się odbyło. Ja powiem szczerze, że jak tak obserwowałem przez ostatnie miesiące tę sagę całą związaną ze zmianą premiera i w ostatnim czasie pojawiła się właśnie kandydatura pana Morawieckiego, to tak zacząłem być pod wrażeniem tego, jak duża zmiana w optyce PiS-u zaszła, bo jeszcze niedawno odsądzano od czci i wiary banki, które proponowały kredyty frankowe, a dzisiaj premierem zostaje osoba, która w swoim banku te kredyty na szeroką skalę wprowadzała. Także ta zmiana, nie wiem, tak sobie pomyślałem, że jeszcze jeżeli by to potrwało 2-3 miesiące, to może kandydatem naturalnym stałby się pan Ryszard Petru, tak? Także pół żartem, pół serio. A już zupełnie poważnie. Myślę, że Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, że czeka nas spowolnienie gospodarcze, że w tym momencie inwestycje stoją w miejscu, że nie możemy liczyć na znaczące środki z Unii Europejskiej, gdyż po prostu nie mamy silnej pozycji negocjacyjnej. I myślę, że to jest taka próba chaotyczna pokazania chociażby Europie, że oto dziś na czele rządu staje finansista, specjalista, ekonomista. Ale szczerze mówiąc wątpię, żeby odniosło to jakiś pozytywny skutek. Nie spodoba się w Europie Morawiecki, znający języki, kształcony za granicą? Czy musielibyśmy przyjąć, że Europa nie zauważyła zmian chociażby w sądownictwie, tak? Że to przykrycie było na tyle skuteczne, że nie widzi się innych zmian zachodzących tutaj w Polsce. No nie wiem, czy mówiąc kolokwialnie, urzędnicy w Europie są tak krótkowzroczni. Także no po prostu nie wierzę. Maciej Marzec, Porozumienie. Zresztą wydaje się, że zmiana, jej przyczyny i tło są dość proste i o tym myślę celnie pan poseł Tomasz Latos powiedział. Otóż po fazie, etapie realizacji celów społecznych, które no, były pierwszorzędnymi celami Prawa i Sprawiedliwości, no rzeczywiście przyszedł czas na jeszcze bardziej intensywne zajęcie się zagadnieniami gospodarczymi, a przede wszystkim programami mającymi ułatwić małym, średnim czy mikroprzedsiębiorcom funkcjonowanie w realiach polskiej gospodarki, bo to oni rzeczywiście głównie, niezależnie od ambitnych, wielkich projektów przedsiębiorczych związanych z programem premiera Morawieckiego Odpowiedzialny Rozwój, to przede wszystkim właśnie te postulaty liberalizacji, ograniczenia barier dla małych przedsiębiorców, je trzeba intensywnie zacząć wdrażać i niewątpliwie z punktu widzenia tych celów premier Morawiecki jest osobą zdecydowanie bardziej predestynowaną. Raz dlatego, że w ramach współpracy dotychczas resortów, którymi kierował, no już w tym zakresie pewne projekty zostały opracowane. Całkiem niedawno chociażby Konstytucja dla Biznesu została złożona jako projekt w Sejmie. A co więcej, no powierzenie mu funkcji premiera pozwoli przezwyciężyć
ograniczenia no, wewnętrzne związane z, chociażby z długotrwałymi uzgodnieniami międzyresortowymi. W tej chwili spodziewamy się, że ten proces znacznie przyspieszy. A mówiąc o osobach jakoś tam bliskich, współpracujących blisko z premierem Morawieckim, no to też nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że do takich osób należy szef naszej partii, pan premier Jarosław Gowin. Kukiz. Paweł Kukiz o Morawieckim mówi tak. No, Morawiecki jest bankierem. Jeśli ta jego profesja będzie powodowała, że Polska będzie się bogaciła, to daj Panie Boże nam takich bankierów. Ale... bankier to bankier. Naprawdę ciężko mi uwierzyć, by gdziekolwiek na świecie był taki bankier, który jest gotów postawić interes swojego kraju ponad interesy międzynarodowej finansjery, do której w końcu jednak Morawiecki należy. Tak mówi Paweł Kukiz, a co nam powie Karol Kwiatkowski z ugrupowania Kukiz 15. Panie dyrektorze, ja się całkowicie zgadzam z tym, co powiedział Paweł Kukiz, ale tak jak już tu kiedyś mówiłem w tym studiu, tak samo jak pokładałem nadzieję i pełen kredyt zaufania co do rządu Donalda Tuska, to do rządu Beaty Szydło, tak samo te nadzieje pokładam w panu Morawieckim. Mam nadzieję, że mój lider będzie złym prorokiem i to się nie spełni, że jednak pan Morawiecki przełoży interes naszego państwa, na Polski, nad interesy międzynarodowej finansjery, czy tak jak wprost niektórzy go nazywają banksterki, tak? Ale ja bym tutaj się skupił na tym, co pan redaktor zwrócił uwagę na kampanię wyborczą, którą przeprowadziła pani Beata Szydło. I ja uważam, że ta zmiana jest właśnie zrobiona po to, zbliżają się wybory samorządowe, żeby pani Beata Szydło prowadziła kampanię samorządową i kto wie, czy nie wystartowała na prezydenta Warszawy. Bo nie ma w tej chwili kandydata PiS, żeby pokonać pana Trzaskowskiego. Pan Jaki, mimo całego szacunku dla tego, co on robi w Komisji Weryfikacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie jest konkurentem. Pani Beata Szydło w tej chwili może być taką kontrkandydatką i może się ubiegać o prezydenturę Warszawy. A nie zapominajmy, że budżet, wydatki państwa wynoszą około 380 miliardów, a samorządów są niewiele mniejsze. Czyli gra się toczy o drugie takie pieniądze, czyli w sumie jakieś ponad 700 miliardów do dyspozycji Prawa i Sprawiedliwości. Gra się toczy o wszystko. PiS chce mieć pełnię władzy w Polsce. Andrzej Gross, Polskie Stronnictwo Ludowe. Paradoks polega na tym, że pani premier Beata Szydło była dotąd uważana za najlepszego premiera. Zresztą duże poparcie społeczne, bardzo duże poparcie, jakby potwierdzało to. No i ten paradoks polega na tym, że tego najlepszego z tak dużym poparciem się wymienia. To jest niezrozumiałe, zwłaszcza dla pisowskiego elektoratu. Natomiast dlaczego tak się stało? No jednak pani Beata Szydło, pani premier Beata Szydło jest utożsamiana, postrzegana wszędzie, można powiedzieć, z takim symbolem 27 do 1. Więc jej trudniej byłoby się poruszać w Europie, czy już mówiąc tak w skrócie w Brukseli, kiedy jest znana i zapamiętana z takich bardzo twardych, no, takich przekazów, które jakby bardziej są przyjmowane wewnątrz w kraju. Dlatego też no, premier Morawiecki, który jest postrzegany jako człowiek taki, można powiedzieć, światowy, można powiedzieć, że ekonomista, chociaż z wykształcenia jest historykiem, tak powiedzmy w tym podstawowym, ale liczy się, że ma inną twarz. Czy Unia Europejska, czy Bruksela, czy decydenci w Unii dadzą się, powiedzmy, przekonać, to mam wątpliwości, dlatego że nikt tam nie patrzy na twarz, a jednak patrzy się na to, co się dzieje w danym kraju członkowskim. I to te ostatnie wydarzenia, które po prostu mają miejsce już od dłuższego czasu, począwszy o Trybunale Konstytucyjnym, poprzez zamach na prawo, no to z pewnością nie będzie pomagało i myślę, że będzie zasadniczo będzie odgrywać rolę. Tym bardziej, że jesteśmy przed początkiem, można powiedzieć, już trwają prace nad przyszłym budżetem unijnym, także dla Polski, więc czy to będzie rozwiązanie, które pomoże, być może, ale nie sądzę, żeby to było decydujące, patrząc na stanowisko, na postrzeganie Polski przez Brukselę. Najbardziej by pomogło opublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, których pani premier Szydło niestety nie opublikowała, czym naraziła się na odpowiedzialność przed Trybunałem. Elektoratowi pewnie Prawa i Sprawiedliwości by to w niczym nie pomogło, ani nie przeszkodziło, prawda? Ale jeżeli ma być pomoc pan Gross Polsce, na zwrócił uwagę na dwa pewne symbole, na dwie osobowości, przypominając Beatę Szydło i za chwilę Mateusza Morawieckiego. Kobieta, Polka, ciężko pracująca, wierna swoim ideałom,
przez co zaskarbiła sobie popularność nawet nie tylko w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. I tu nagle bardzo mocna zmiana wiatru, wręcz wichura w żagle w drugim kierunku. Morawiecki, Europejczyk, pełną gębą, kształcony w Hamburgu, kształcony w Stanach Zjednoczonych. Ale przynajmniej na razie pani premier w rządzie pozostaje, więc też tym większy szacunek. Prawdopodobnie do spraw społecznych wicepremier. Tak, tym większy szacunek, że szanowni gramy państwo drużynowo i ona, że tak powiem, zgodziła się pełnić tą nową funkcję. Tymczasem Platforma Obywatelska ustami swojego szefa Grzegorza Schetyny mówi tak o zmianie premiera. To jest początek końca PiSu. Kaczyński będzie miał bunt na pokładzie. Antoni Mężydło, no, w naszym toruńskim studiu, poseł Platformy Obywatelskiej. Naprawdę. Panie pośle. Trudno powiedzieć, czy tak będzie, czy nie, jak mówi Grzegorz Schetyna, ze względu na to, że Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym liderem tej całej koalicji i ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest tak, jak tutaj państwo chwalicie Beatę Szydło. Z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego to wszystko wyglądało inaczej i tej zmiany trzeba było się spodziewać. Już na kongresie w Przysucha chyba to się nazywało. Przysusze. Wiadomo było, że tabory niektóre się ociągają, trzeba je podciągać i tak dalej. Wiadomo słowa było, prezesa, że będzie, tak, będzie zmiana rządu. Wtedy na tym kongresie brylował, już wtedy brylował wicepremier Morawiecki, natomiast nie zabrała głosu, chyba nawet w ogóle nie zabrała głosu, nie została dopuszczona do głosu Beata Szydło i z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego wiadomo było, że najprawdopodobniej będzie zmiana premiera. Chociaż wtedy jeszcze nie wiadomo było, że to będzie na pewno Mateusz Morawiecki. I chociaż wszelkie symptomy dzisiaj siedział w pierwszym może rzędzie, zdaje się. Wskazywały, tak, mogłyby wskazywać na to. Tak, siedział przy prezesie tak, siedział to już nawet. Coś, tak. Natomiast być może, że Jarosław Kaczyński i całe to otoczenie, najbliższe otoczenie myślało o tym, o wymianie premiera na Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast ta zmiana trwała za długo i on się spalił. I uważam, że efekt mógłby być PR-owo bardzo negatywny. Natomiast no, w ostatniej chwili Jarosław Kaczyński zdecydował się, bo przecież to było prawie pewne, że będzie Jarosław Kaczyński. Jeszcze nie wiem, półtora miesiąca temu czy miesiąc temu było pewne, że tym premierem będzie Jarosław Kaczyński i takie dochodziły głosy z najwyższych tam tych gremiów pisowskich. Natomiast no, w pewnym momencie musiała nastąpić ta zmiana ze względu na to, że o tej kandydaturze już się za długo mówiło i wtedy no, w jakiś sposób w odbiorze społecznym to ta kandydatura została spalona, no i musiał wymyśleć inne rozwiązanie. Ja myślę, że to rozwiązanie jest dobre ze względu na wizerunek i potrzeby tej koalicji. To znaczy Morawiecki jest politykiem nie tylko europejskim, jak niektórzy mówią, on się bardzo sprytnie porusza również na salonach politycznych całego świata. W Stanach Zjednoczonych robi furorę, jak jeździ gdziekolwiek ogłaszając, walcząc o, czy tam ogłaszając tutaj efekty, swoje efekty gospodarcze w Polsce. Nie do końca zresztą się z tym zgadzam, że one są tak tylko pozytywne, to rzeczywiście bryluje na tych salonach politycznych na całym świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Także na pewno jest to wizerunkowo dobra zmiana, znacznie lepsza niż zostałby tutaj Kaczyński. Natomiast jeśli chodzi o to mówienie, że zmiany społeczne zostały, teraz trzeba gospodarcze, to patrząc na sytuację zewnętrzną, bo akurat o tym, że w Polsce mamy taki sukces gospodarczy, decyduje sytuacja zewnętrzna, jest boom w całej Unii Europejskiej, to trzeba powiedzieć, że jesteśmy w szczycie. Te 4,9 i być może jeszcze w tym kwartale wzrost gospodarczy to będzie maksimum. Później już będą zmniejszały się te wskaźniki, bo tak to prognozują wszystkie agencje ratingowe, że będzie spadek tutaj gospodarczy. Ja nie mówię, że to będzie recesja, ale ten wzrost to jest teraz chyba jest maksimum, także tym nie zabłyśnie już chyba Mateusz Morawiecki. On raczej będzie starał się no, poprawić naszą sytuację, szczególnie chyba w Unii Europejskiej. Myślę, że
To głównie o to chodzi. Właśnie. Jeden z tygodników pisze tak. Prezes Jarosław Kaczyński stawia na Morawieckiego, bo wie, że w ciągu 2 lat sytuacja naszej gospodarki pogorszy się mocno, a wtedy poparcie dla PiS będzie radykalnie spadało. Chce, żeby nowy premier temu zapobiegł, jeśli będzie to umiał. Przez 2 lata Prawo i Sprawiedliwość miało wielkie szczęście, czytamy dalej w komentarzu, bo dzięki dobrej koniunkturze w Europie całej polska gospodarka rozwijała się w miarę szybko, w szybkim tempie. Dodatkowo budżet dostał zastrzyk gotówki ze sprzedaży częstotliwości LTE i z zysku NBP. Pieniądze te pomogły sfinansować na przykład program 500+, ale w przyszłym roku takich pieniędzy na przykład z aukcji częstotliwości już nie będzie. A w życie wchodzi obniżenie wieku emerytalnego i to właśnie będzie mocno obciążało budżet. W następnych latach może być gorzej. Problemy budżetowe nałożą się na rok wyborów, co ważne, samorządowych i parlamentarnych, bo tam będziemy badać społeczne nastroje. Jeśli nieszczęśliwie dojdzie do koniunkcji właśnie takich rzeczy jak obniżenie nastrojów, zbieg wydarzeń takich jak samorządowe i parlamentarne wybory plus spowolnienie w gospodarce, będą kłopoty. Jarosław Kaczyński stawia na Morawieckiego, licząc, że ten zachęci inwestorów, a poza tym jeszcze, że uspokoi Brukselę. Co pan na to, panie pośle? Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. To są cały czas tylko dywagacje. No, ja mogę powtórzyć to, co powiedziałem wcześniej. Jest teraz wyraźne postawienie na gospodarkę. Nie w sensie takim, że jest tylko zmiana premiera, bo przecież pan premier Morawiecki był w tym rządzie i za sprawy gospodarcze odpowiadał. Tylko dwa ministerstwa, tylko chodzi o być może skrócenie tej drogi konsultacji wewnątrzrządowej, no bo premier teraz będzie za te sprawy odpowiadał. Ale to, co mówię, ten komentarz, też, panie pośle. Tak, Skończą się pieniądze z LTE, taki świetny wzrost, spowolnienie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o tych pieniądzach, które trafiły do budżetu, to na przykład w dużym stopniu trafiły również chociażby z lepszej ściągalności w podatku VAT. Więc te źródła były bardzo różne, to jest wiele miliardów złotych, które z Polski wyciekało, teraz nie wycieka, ale oczywiście i tak jeszcze tu trzeba wiele rzeczy poprawić w dalszym ciągu i w dalszym ciągu to ściągalność jeszcze poprawiać. Natomiast oczywiście poprzez premiera Morawieckiego może być taka sytuacja, że łatwiejszy będzie dialog z biznesem, być może będzie więcej inwestycji, bo to przełożenie, można powiedzieć, będzie bezpośrednie. I to z pewnością jest, znaczy, inaczej, tu nie odkrywamy niczego nowego. Władzom partii, panu prezesowi zależy na tym impulsie gospodarczym jeszcze mocniejszym niż do tej pory i oby to udało się zrealizować. Czy się uda, Maciej Zieliński, Nowoczesna? Ja jednak mimo wszystko twierdzę, że te problemy będą narastały. Tak? W pewnym momencie poniesiemy z pewnością koszty tej polityki społecznej, którą zdecydowało się czysto populistycznie prowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Chociażby dlatego, że jak widzimy dookoła, wszystkie ceny znacząco idą w górę. Dotyczy to zarówno cen żywności, jak i chociażby ubezpieczeń, wody, prądu i tak dalej. Trzeba pamiętać o tym, że to słynne 500+, siła nabywcza tej kwoty zdecydowanie w najbliższym czasie zmaleje. Skończy się ogólne zadowolenie wśród społeczeństwa i z pewnością PiS-owi będzie coraz trudniej. Przy tym zupełnie nie rozumiem nieodpowiedzialnej decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego. Do tego dochodzi jeszcze zakaz handlu w niedzielę, który z pewnością przełoży się na spadek obrotu i zatrudnienia. Czy to są te pułapki, w które mogą wpaść rządzący? Maciej Marzec, Porozumienie? Najpierw, jeśli można, słowo komentarza a propos pytania pana redaktora, czy obawy, czy premier Morawiecki przełoży interes państwa nad... Jako bankier. Tak, a nawet nad interesem właśnie sektora finansów. Ja myślę, że decyzja pana premiera Morawieckiego do wejścia do rządu i rezygnacji z funkcji pełnionych właśnie w sektorze bankowym z wielkich zarobków dowodzi niewątpliwie, że mamy do czynienia z człowiekiem ideowym, który jest zdecydowany poświęcić nie tylko interes czyichś tam jakichś bliżej nieokreślonych banków, ale wręcz swój własny na rzecz pracy dla dobra ogółu. Także ja tutaj żadnych tego typu wątpliwości nie mam i głęboko wierzę i życzę panu premierowi sukcesów w reformowaniu polskiej gospodarki. A ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy, program 500+, nie zapominajmy, że jego zasadniczym i podstawowym celem
jest to, żeby przeciwdziałać tragicznej sytuacji demograficznej w Polsce. A to jest pierwsze realne działanie od wielu lat podjęte przez rząd i to jest jedno z ważniejszych działań, które jest w stanie zapobiec właśnie krachowi systemu ubezpieczeń w Polsce, a co za tym idzie całej gospodarki. LTE się szybko skończy, bo to jest właściwie pojedynczy strzał. Te sprzedaż częstotliwości LTE, podobnie zysk z NBP i tutaj rzeczywiście mogłoby się coś nam zacząć kończyć. Karol Kwiatkowski, Kukiz 15. Panie dyrektorze, ciężko teraz prognozować, jakie będą wyniki finansowe w przyszłym roku spółek Skarbu Państwa ogólnie. Mam nadzieję, że pan premier Morawiecki temu zapobiegnie i gospodarka polska dalej będzie się rozwijała w tym kierunku, w tym tempie, jakim się rozwija do tej pory. I to co moi przedmówcy mówili, też cały czas mam nadzieję, że jednak pan premier Morawiecki przedłoży interes naszego państwa, Polski, nad interesy międzynarodowej finansjery. Andrzej Gross, Ludowcy. No ja to bym powiedział w ten sposób, że gdyby to od jednego człowieka zależał prosperita gospodarki lub nie, no to gdyby tak mogło się stać, to byłoby bardzo dobrze, ale tak w rzeczywistości nie jest. I myślę, że mówienie o tym, że teraz na gospodarkę będziemy kładli większy nacisk, a troszeczkę może mniej na te socjalne, tak jakby poprzednio, więc to jest takie trochę jakby propagandowe podejście, dlatego że no, w normalnych rządach, w normalnych krajach, gdzie gospodarka trwa cały czas, to nie ma czegoś takiego, że teraz gospodarka, teraz socjalne. Jest to wszystko, te procesy odbywają się równolegle. Natomiast czy pan premier Morawiecki będzie reprezentował interesy finansowe, to w ogóle to na to pytanie trudno odpowiedzieć, dlatego że ono jest jakby chyba nieadekwatne trochę, dlatego że pan premier Morawiecki się zdecydował. Myślę, że tu duże względy ambicjonalne, ponieważ pieniądze już ma, więc jest człowiekiem ambitnym, chce robić karierę. Ale też ideowym. Spójrzmy na to w ten sposób. Nie kwestionuję tego. Oczywiście jest ideowym, bo podkreśla, że dla niego najważniejsza jest Polska. No i chcę wierzyć, że tak jest i nie mam powodów nie wierzyć, że tak nie jest. Więc myślę, że procesy gospodarcze będą się odbywać niezależnie od tego, czy pan premier Morawiecki będzie dokonywał jakichś szczególnych przedsięwzięć, czy też nie. Na pewno od niego będzie sporo zależało, ale też nie możemy przeceniać tej roli jednostki w takim kraju jak Polska. Zwłaszcza, że ciągle się przypomina, że ani Duda tu się nie liczy, brzydko już bardzo mówiąc, ani Morawiecki, tylko prezes, który wszystkim rządzi. Tak dokładnie jest. Przenieśmy się zatem do Torunia. Poseł Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Czy rzeczywiście pan podziela te smutne wróżby jednego z tygodników o tym, że w gospodarce zrobi się za chwilę trudno i po to jest Morawiecki powołany? Na pewno będzie gorzej niż jest teraz. To już o tym mówiłem w poprzedniej swojej wypowiedzi i tutaj źródłem tego, że będzie gorzej, jest brak inwestycji. Ja już tutaj mówiłem w poprzednich, chyba jednym z poprzednich programów o tym, że została źle zaprogramowana struktura rządu, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Rozwoju ma akurat przeciwstawne cele niż Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej kasy zostało w budżecie, czyli dziura jak najmniejsza i tak dalej. Natomiast Ministerstwu Rozwoju powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej inwestować. I te inwestycje infrastrukturalne, które w naszych czasach bardzo mocno się rozwijały, one napędzały gospodarkę, bo byliśmy liderem. Była zupełnie inna sytuacja, ale my byliśmy liderem w Unii Europejskiej, natomiast w 2016 byliśmy na 8. miejscu, jeśli chodzi o wzrost PKB. Także tego nie ma. Ale, nie wykorzystujemy nawet tych wielkich pieniędzy. Nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych wielkich pieniędzy unijnych, tylko dlatego, że trzeba dbać również o to, żeby ta dziura budżetowa w związku z wydatkami socjalnymi nie była zbyt duża. I dlatego oszczędzamy na wkładzie własnym w inwestycje infrastrukturalne, a poza tym chyba jest trochę nieudolność, jeśli chodzi... Jest lekka bieda, to prawda. Ale jest, jest niepewność, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Przedsiębiorcy też nie inwestują i to jest przyczyna tego, że ten wzrost gospodarczy musi być u nas mniejszy niż w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie nastroje inwestorów
inwestorów czy przedsiębiorców są lepsze. Tam są lepsze, bo mają stabilność prawną i tak dalej, bardziej zachowaną. Oni wiedzą, w jakiej rzeczywistości się obracają. Natomiast u nas niektóre ustawy, które wynikają rzeczywiście z programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, no zachwiały poczuciem pewności inwestorów i te inwestycje są bardzo małe. Z jednej strony najpierw kryzys, a teraz z kryzysu wyszliśmy, to jest program polityczny Prawa i Sprawiedliwości, więc trzeba było ograniczyć handel ziemią. Drodzy panowie, przejdźmy do następnego tematu, bo czas bardzo goni. Energetyka ma problemy z inwestowaniem w związku z tym. Szanowni państwo, Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do Krajowej Rady większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać maksymalnie 9 kandydatów na członka Rady. I druga rzecz, Sejm przyjął również ustawę o Sądzie Najwyższym przygotowaną przez prezydenta. Wprowadza ona możliwość badania na przykład przez ten sąd skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich nawet 20 lat. Zostanie ponadto utworzona Izba Dyscyplinarna z udziałem ławników, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. I tutaj mamy zamach na wolne sądy, hasło, które tym zmianom cały czas towarzyszy. No właśnie. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Hasło zafałszowuje rzeczywistość. Sądy będą w dalszym ciągu wolne, a przynajmniej będą tak samo wolne, jak i są do tej pory. Co nie znaczy, że niestety w wielu wypadkach sprawiedliwe one były, bo przypominam, że gdyby wszystko dobrze funkcjonowało, to nikt by spraw sądowych w ogóle nie ruszał. Natomiast wiele rzeczy jednak związanych z tym środowiskiem funkcjonowaniem sądów, co uważają obywatele, nie politycy, bo to trzeba wyraźnie podkreślić, nie funkcjonowało prawidłowo. Dlatego między innymi te zaproponowane zmiany. Cieszę się, że doszło do porozumienia z panem prezydentem i mam nadzieję, że już teraz tu nie będzie żadnych kontrowersji. Jeszcze wprawdzie chyba Senat nad tymi ustawami pracuje, więc musimy zaczekać, co wyjdzie z Senatu. Natomiast zakładam, że w Senacie nie będzie żadnej zmiany albo zmiany kosmetyczne i te ustawy zostaną przez pana prezydenta podpisane. No i wreszcie ten już zbyt długo trwający spektakl, bo od lipca się zakończy, no bo też kolejna sprawa jest to, że zbyt długo o tym rozmawiamy. Myślę, że u pana redaktora pewnie już z 5 lat. Wiele razy mieliśmy okazję, rzeczywiście. Maciej Zieliński, Nowoczesna. No, na ten temat moglibyśmy mówić bardzo długo, ale jakoś nie bardzo mogę sobie wyobrazić to zestawienie, że sądy zależne od polityków, w tym Sąd Najwyższy, będą sprawiedliwe, tak? Jeżeli KRS będzie wybierany przez Sejm, co bezpośrednio będzie miało przełożenie na skład Sądu Najwyższego, to znaczy, że politycy... Tylko i wyłącznie część, tak? A nie miało to decydującego wpływu. Także nie bardzo potrafię ze sobą połączyć te epitety. Mówiliśmy, tutaj pan poseł Mężydło mówił o pewności wśród przedsiębiorców. Ja powiem więcej. Wprowadzenie składki tej skargi nadzwyczajnej, która tak naprawdę może wzruszyć wyroki zapadłe przed 20 laty, wprowadza niepewność jeszcze większą wśród przedsiębiorców, wśród wszystkich obywateli, którzy w tym czasie wygrali jakiekolwiek spory sądowe. To wszystko w zestawieniu z politycznym Sądem Najwyższym, z nadania partyjnego, z pewnością może wśród obywateli wzbudzić takie poczucie, że oto, okej, 10 lat temu wygrałem jakąś sprawę, dzisiaj okazuje się, że moim przeciwnikiem był członek Prawa i Sprawiedliwości. Czy ja mam zacząć w tym momencie drżeć o to, że powiedzmy, nie wiem, jakiekolwiek środki przyznane mi tym wyrokiem, czy jakiś majątek zostanie mi w tym momencie zabrany? Bo do tego idziemy. Nie wiem, czy państwo chcą uzyskać taką sytuację, w której ludzie będą zapisywać się do waszej partii po to, żeby być bezpieczni. Nie wiem, jako żywo przypomina mi to rozwiązania z systemu, w którym na szczęście nie miałem przyjemności żyć zbyt długo, ale przeraża mnie to jednym słowem. Maciej Marzec, panie mecenasie. Niech pan się uspokoi. No to... Maciej Marzec. No, odwołam się do swoich doświadczeń zawodowych. Niewątpliwie reforma sądownictwa w Polsce była i jest konieczna. Niewątpliwie mamy do czynienia z dość długotrwałym, wieloletnim zaniechaniem w tym zakresie. Niewątpliwie
reforma, która w tej chwili jest wdrażana, jest niewystarczająca i zapewne będzie po tym etapie, z którym mamy do czynienia w tej chwili, związanym jednak bardziej z kwestiami doboru sędziów do różnych instytucji, będziemy mieć w dalszym etapie do czynienia z reformą całego systemu i procedur. To wszystko jest konieczne. Natomiast powiem tak, osobiście nie jestem zwolennikiem tego systemu wyboru członków KRS-u, który w tej chwili jest owocem jakiegoś kompromisu. Natomiast zupełnie niewspółmierne i nieadekwatne do tej problematyki są argumenty czy obawy, czy wręcz pewność wyrażane przez opozycję co do tego, jakie to będzie nieść skutki. Otóż proszę pamiętać, że niezależnie od tego, kto wybiera, to wybieramy osoby spośród sędziów. To nie są politycy, którzy tam się nagle znajdą. To są osoby, które dziś piastują funkcje sędziowskie, a więc, jak rozumiem, reprezentują właściwe standardy, no bo w końcu te funkcje obejmowały w systemie, który zdaniem opozycji sprawdzał się świetnie. Tak? Więc to nie jest to, że nagle oni z świetnych sędziów staną się służalczymi osobami... Sędziami na telefon chciałoby się dokładnie powiedzieć. Tak. To są zupełnie niewspółmierne obawy. Mhm. Ale przecież to wy zarzucaliście, że sędziowie są służalcze i są na telefon. A dzisiaj dajecie ustawową możliwość, przy tym łamiąc konstytucję, tak? Można by długo mówić. Dajecie ustawową możliwość takich służalczych sędziów wprowadzania do najwyższych organów sądowniczych. Szanowni panowie, słynna, bardzo znana sędzia Barbara Piwnik powiedziała, sędziego wchodzącego na salę sądową nie powinno obchodzić, kto jest ministrem sprawiedliwości. Sędzia ma przed sobą pewne narzędzia, którymi ma się posługiwać. One tam zresztą leżą na jego sędziowskim stole w postaci odpowiednich paragrafów i kodeksów. Karol Kwiatkowski, Kukiz 15. Ja się tutaj z panią sędzią Piwnik w zupełności zgadzam. Tym, co powiedziała i tak jak to, co pan mecenas powiedział, w Polsce jest, mogę się mylić, ale około 10 tysięcy sędziów, tak? I nagle oni wszyscy, waszym zdaniem, mówię teraz do totalnej opozycji, nagle będą na usługach Prawa i Sprawiedliwości, no to chyba coś nie halo, no. Ci ludzie kształcili się latami, tak jak teraz KRS odrzucił tych młodych, tych sędziów, asesorów. Tak, no to oni się latami kształcą. I pan uważa teraz, że oni wszyscy przejdą na usługi Prawa i Sprawiedliwości, tutaj będą wyroki uzgadniali w biurze pana Latosa? No to coś chyba nie halo. Trochę zaufania do tych ludzi. Tak, oczywiście nie wszystko mi się podoba w tych zmianach. Trzy piątek najbardziej. Ten wybór... Ja jako przedstawiciel Kukiz 15 oczywiście muszę to powiedzieć, że lepsze by były wybory bezpośrednie, czy sędziów Sądu Najwyższego. Tego się domagaliście. Tak, czy KRS-u, ale to też jest wybór przez parlament, jest wyborem pośrednim, bo pan poseł Lato został wybrany w wyborach bezpośrednich i jest jakby przedstawicielem suwerena, czyli jeżeli mają większość, to przedstawiają głos większości, także ja nie rozumiem tych obaw nagle. Jeżeli przedtem były jakieś, przepraszam za wyrażenie, chocki, klocki z sędziami na telefon, to było wszystko cacy. A teraz, jeżeli są jakieś zmiany, to jest źle. Ja uważam, że wszystkie zmiany, mam nadzieję, że wyjdą wymiarowi sprawiedliwości na dobre. A to, co pan zarzucał, to od apelacje od tych starych spraw. A ile takich spraw było niesprawiedliwych wyroków? Ja sam znam wśród moich znajomych wyroki skrajnie niesprawiedliwe. Ludzi zarżniętych przez urzędy skarbowe, przez izby skarbowe, potem przez sądów odebrane majątki. Ile takich spraw było? Na pewno większość, 90 ileś procent tych wyroków jest sprawiedliwe, ale te kilka procent, chce pan ich skazać na teraz niebyt? To jest, to otwiera dla nich furtkę. Ja jestem... Dobrze, musimy iść dalej, panowie, nie mamy czasu teraz na szersze dywagacje. Andrzej Gross. Proszę PSL. Państwa, na pewno jedno jest pewne, że na chcieństwie nie zbuduje się dobrego wymiaru sprawiedliwości. I nie negując tego, że każdy sędzia, który wchodzi na salę rozpraw, staje się suwerenny, niezależny, niezawisły, to ja w to wierzę, że tak będzie. Natomiast tu chodzi o mechanizm. Tu chodzi... Od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od konstytucji, od podstawy. Jeśli każda większość będzie sobie robiła jak chce, bo ma większość, powiedzmy taką, jaką ma dzisiaj, to już daje dużo do myślenia. Ale już, żeby skrócić wypowiedź. No przecież kilkudziesięciu wybitnych prawników z całego świata, które reprezentuje Komisję Wenecką, to co? Zorganizowali spisek przeciwko Polsce? W to mamy wierzyć? Oni wypowiadają się
patrząc na to, co się dzieje w Polsce. Więc w związku z tym ja daję większą wiarę fachowcom, prawnikom i nie tylko Komisji Weneckiej, ale także w Polsce, tutaj, jest wielu wybitnych prawników. Oni nie widzą belki we własnym oku, ci prawnicy. No nie, to nie rozwiązania, które przyjmują Prawo i Sprawiedliwość, funkcjonują w Niemczech, w Belgii, w innych krajach i jest w związku z tym, tylko Polska jest znowu tą jakąś niechcianą córką Europy, no nie wiem. Wydaje się, że... Za co wy nienawidzicie tego naszego kraju? Te zmiany są, można powiedzieć, pewnym takim działaniem dewastacyjnym, bo jednak ja chcę żyć w kraju, w którym konstytucja jest prawem stabilnym. Musimy oddać głos do Torunia. Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Tak, na pewno upolitycznienie sądów stawia w gorszej sytuacji obywatela wobec państwa, szczególnie wobec administracji, w restauracji Czytelnik. Więc to będzie bezpośredni miało skutek i obywatele to odczują. Czyli tam, gdzie będzie trzeba sądzić się z administracją, NSA i tak dalej, to na pewno będzie miało negatywny skutek. Na pewno trzeba przeprowadzić było po zmianach ustrojowych, czyli po 89 roku trzeba było również sądownictwo. Tak, to kamyk do wszystkich ekip po kolei. Tak, to wszyscy za to ponoszą winę. Natomiast no, nie zgadzam się z tym, że od tego, w jaki sposób będą wybierani sędziowie, to oni będą się będą zawsze niezawiśli. Nie ma takich herosów, którzy by się tak zachowywali i najprawdopodobniej będzie jak tak, będzie, że będziemy musieli zobaczyć. Wpływa no to, w jaki sposób są wybierani sędziowie, w jaki tak będą się zachowywali. Widać Maciej to było Zieliński, na przykład. Maciej Marzec, Karol Kwiatkowski, Andrzej Drozd, Antoni Mężydło. Dziękuję bardzo. Maciej Kupczyk, do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl